dzisiaj zaglądamy do strefy Wysp Sundajskich, to tutaj będzie najcieplej i najwilgotniej. Poczujemy się jak w dżungli. Mamy tu już pierwszych lokatorów. Pierwszymi mieszkańcami tej strefy są krokodyle gawialowe, które przyjechały do nas z Czech. Jest to ponad 5-metrowy kraken i trochę mniejsza jego partnerka Penelopa. Oprócz nich zamieszkują też tutaj liczne gatunki ryb. Na wybiegach obok zamieszkają orangutany, langury, gibony, niedźwiedzie malajskie i binturongi. W tej części zobaczymy również jedyne w tym obiekcie akwarium słodkowodne, gdzie prezentujemy ryby z Sumatry, m.in. arołany, argusy i wężogłowy. Tak wygląda w tej chwili strefa Wysp Sundajskich. Wszystko już prawie gotowe, pierwsi lokatorzy już są. Czekamy na następnych, a my widzimy się w kolejnym odcinku.